Redakcja Arndotiu wspiera sklep Ole Ole, pani gier i technologii. Arn.eu. Witam was, kochani. Trafiło nam się tak z biegiem okoliczności, że trafił do nas Krzysztof Gonciarz, dawniej dziennikarz związany z grami. Dzisiaj już nie, dzisiaj coach lifestyle'owy, ulubiony typ człowieka. Influencer, pseudocelebryta. Biznesmen, filantrop. Ale dzisiaj cofamy się troszeczkę w przeszłość do czasów, kiedy jeszcze interesowałeś się grami. Chcieliśmy zapytać cię o kilka gier, które interesowały cię za młodu, które w jakiś sposób z tobą zostały. Mamy tutaj sporo do wyboru, więc rzuć okiem na nasze półki, wybierz coś i opowiedz nam. To jest taka formuła jak w takim teleturnieju, gdzie teraz taka muzyczka powinna być, takie tym. A mam, o kurde, mam soundboard, ale nie mam go jak odpalić teraz. No dobra, to ja powiem o swojej teraz ulubionej grze, takiej pierwszej ulubionej grze. To jest nie ta, to jest ta, czyli Duna. Pierwsza Duna. Taka przygodowa. Ja to pamiętam, że poznałem dwie części Duny równocześnie, bo akurat byłem w takim wieku, że one obie istniały już jakby były już nawet trochę stare w momencie, jak je poznawałem. W tę Dunę grałem na Amidze na początku, a później na jakimś tam takim retro wspomaganym PC-cie, który odpalał stare gry. Jeszcze przy użyciu jakichś tam, pamiętacie, dawniej straszne sztuczki trzeba było, żeby takie starocie odpalać, nie? Tam wejść do BIOS-u, w ogóle zmienić jakąś tam pamięć. To jest niesamowita gra, która w ogóle nie znalazła prawie żadnej takiej jakby swojej duchowej kontynuacji chyba w grach wideo, bo jest tak dziwnym połączeniem gry strategicznej, decyzyjnej, ekonomicznej, RPG-a, przygodówki, że w sumie no do dzisiaj ciężko ją do czegoś chyba porównać. Ja ją pamiętam głównie z uwagi na muzykę i te przejścia animowane, jak na przykład wsiadałeś do tych, nie pamiętam jak się te samoloty specjalne nazywały i były takie animacje, jak wyruszasz z tej pustyni, przefruwasz. Ornitopter chyba nazywało. Możliwe. I faktycznie gameplay tej gry był naprawdę nie do podrobienia, nie było chyba czegoś takiego. Ja w ogóle tutaj muszę dać disclaimer, że ja jestem pod wielkim wrażeniem tej pecetowej części, bo w momencie jak ja zacząłem tak grzebać w retro grach i tak trochę sobie kolekcjonować retro gry, to generalnie wszyscy mieli zajawkę na gry konsolowe i to prawda, był taki okres, że jak miałeś gry na NES-a, SNES-a i inne takie gry z tamtych epoki, to byłeś kozakiem, a pecetowe zawsze tak były uważane za takie zbyt łatwo dostępne w Polsce, żeby je kolekcjonować. I myślę, że wszyscy się zagapili trochę i to jest ten moment, kiedy nagle takie pudełkowe wydania, takie właśnie, no, wiele z tych gier miałem nawet wydania pudełkowe, bo moi rodzice zawsze uważali, że warto jest kupować oryginały, więc tam, gdzie mogli sobie na to pozwolić, to zawsze wspomagaliśmy, prawda, wydawców gier wideo. Ja nie wiem, czy będę wybierał ulubione, ale takie, które tak coś mi emocjonalnego uruchamiają w grze. To jest ciekawa gra bardzo. Pamiętam, że Secret Service strasznie się obesrał w recenzji, która była mega pozytywna i pamiętam, że pisała ją Krupik. To jest gra na chyba 8 czy 9 płytek CD, nie? Taki w ogóle jest cała taka książeczka, taka rozwijana taka folijka z tymi płytami w środku. A, możemy otworzyć. No dobra. Ciekawe, czy to jest, bo to nie jest polskie wydanie. Nie, to jest oryginał brytyjski, kupowany tutaj zresztą. I powinno być na 8 CD-kach, jak wspominasz. O, no, tak samo to wygląda, dokładnie, takie same te płyty. To źle mówię, nie rozwijana folijka, tylko po prostu każda w osobnym tym. No niesamowite, nie, że kiedyś gry wychodziły na takich nośnikach, że trzeba było aż tyle. Przecież to i tak nie jest rekordowa sprawa, nie? Z dyskietkami było gorzej. Black Dahlia to przede wszystkim Dennis Hopper, nie? I co on się tam pojawia na... Da, ale jest na frontowej okładce. No to jest takie dziwne zawsze dla mnie było, że to jest, bardzo tak brandowali tę grę aktorem, który pojawia się w środkowej fazie jako postać drugoplanowa. No ale to były takie czasy chyba, że gry jako medium jeszcze miały sobie coś do udowodnienia i brano aktora hollywoodzkiego z trzeciej ligi i próbowano podnieść status gry takim nazwiskiem, nie? Dzisiaj już w innych czasach żyjemy. To jest gra przygodowa, taki horror, dość mroczny. Pamiętam, że strasznie się go bałem, z ekstremalnie dziwnymi, trudnymi zagadkami. Pamiętam, że Secret Service, że tak już wspominam, zrobił taki osobny... Nie, to reset był w ogóle. W resecie było osobna była solucja do gry i osobna były rozwiązania wszystkich zagadek, bo niektóre z nich były takie, że naprawdę nie mam pojęcia, jak w ogóle można było je rozwiązać samemu. Co tu masz ciekawego? No już nie, chyba wszystkie inne już są nieciekawe. Koniec. Tylko dwie ciekawe się udało znaleźć, nie? Dark Souls to gra, która stała się moją ulubioną grą
I kiedy to nastąpiło, to nie mogłem sam uwierzyć, bo jednak jak się długo gra w gry, się tam skończy ich setki, no to już tak myślisz, że ten piedestał, że już jest taki nienaruszalny takich pozycji, które przez nostalgię już zawsze pozostaną ulubionymi. Tymczasem Dark Souls przeszło przez ten mój ranking ulubionych gier aż do numeru 1 w momencie, jak się w to wkręciłem. Nieprawdopodobnie fajna gra. I to taka gra, która zawsze jak komuś tłumaczę Dark Soulsy, to mówię, że to są właśnie gry, które skumają tylko gracze, nie? Że to jest takie coś, co wykorzystuje gry jako medium w piękny sposób. I to jest coś, czego się nie da opowiedzieć jako film, jako książka, jako nie da się tego świata przedstawić w żaden inny sposób, jak przez grę wideo. To jakby, że tam masz fabułę opowiedzianą przez opisy przedmiotów na przykład, nie? I składasz sobie te różne informacje i widzisz ten... Albo tak jak większość ludzi oglądasz filmiki na YouTubie, które bardzo dobrze to opowiadają, ale to też jest element zabawy. No Torment to jest dla mnie bardzo taka ważna gra jako formatywne doświadczenie dzieciństwa. Też ja swoją karierę w pisaniu o grach zaczynałem od strony internetowej CD Projektu. To był taki moment, że CD Projekt miał stronę, gdzie były recenzje ich własnych gier. Więc nie było na końcu oceny i wszystkie były pozytywne. Przypadek? Więc no tak akurat wyszło, że wszystkie gry nam się podobały. I ja pamiętam, że pisałem recenzję gry Torment dla wydawcy gry Torment. No i dostałem też tę grę. I to zapłata była w formie gry. Ale byłem bardzo szczęśliwy, bo mi się szczerze naprawdę podobało. Na górze pudełka są recenzje. Nie ma na górze. Nie ma waszej? No nie, oceny... CD Action, nie, dobra. No jednak nie dali cytatu. Oj, kurczę, swojego własnego. Uważa, że fajnie. Ale było fajne, najlepsze. Gra roku, CD Projekt. Było mega. No nie, ale to był taki moment, że jak Torment wyszedł, to już ta pozycja tych RPG-ów Black Isle już była w Polsce na tyle zbudowana, że wszyscy już się jarali, że to wyjdzie i wszyscy wiedzieli, że to jest ta taka najambitniejsza gra z tego podgatunku RPG-ów, powiedzmy, więc... No i jeszcze fajne wydanie. To taki złoty okres CD Projektu, jeśli chodzi o te takie wielkie wydania pudełkowe z gadżetami, z różnymi tam koszulka, mapa. Opłacało tam... się, bo wychodziło taniej niż piraty zazwyczaj, nie? Z taką liczbą płyt. Tak, no to były takie gry, zrobili które... fortunę, jakby tak, było. Tak, to prawda. No a właśnie też Torment doprowadził mnie do tego, że jak wychodził Baldur's Gate 2, to miałem przyjemność uczestniczyć w tłumaczeniach tej gry, co jest zabawną historią o tyle, że miałem wtedy 14 lat, o czym nikt nie wiedział. I nie poszło mi to jakoś rewelacyjnie, to znaczy CD Projekt po tym jednym projekcie jednak nie był zainteresowany kontynuowaniem współpracy ze mną jako tłumaczem. Ale ja to wspominam dobrze. Po latach, znając już Rysława osobiście, powiedziałem mu, że to byłem ja. On powiedział, że pamięta, że był taki typ niezbyt dobry. No i jakoś się pogodziliśmy. A wiesz co, nie wiem, czy to jest jakaś moja ulubiona gra, ale tak bardzo zwróciłem uwagę, że to tu leży, bo bardzo ciepło to wspominam. Myth: The Fallen Roads. Gra, która taka jest, w ogóle teraz jak gra o tron jest popularna, to myślę, że to jest, uderza w wiele podobnych nut, ponieważ w tej grze dobrzy przegrywają non-stop, w ogóle fabularnie jest, straszne złe rzeczy się dzieją, jak tracisz jednostki, to te straty zawsze bolą i w ogóle, no cała fabuła, taka kampania, którą rozgrywasz jest taka, że jest coraz gorzej, no i to jest, prawda, ja lubię takie klimaty i gra o tron też lubię. To jest fajny kolab w ogóle, bo masz firmę Bungie, znaną przede wszystkim z Halo i konsol, i Eidos, które to już praktycznie nie istnieje w swojej oryginalnej formie. Świetna gra, świetny wybór, dzięki. Owszem. To było 5 gier Krzysztofa Gonciarza. Sumuj. Z tejże dumnej kolekcji. Jestem absolutnie zszokowany tym wyborem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.